Dzień dobry, cześć i czołem. Galokuero z tej strony w kolejnym odcinku Evil West. Wróciliśmy po raz kolejny do Calico. I oczywiście poszpieramy sobie tutaj na dzień dobry. Pozbieramy parę jakichś ciekawych, ukrytych fantów, o ile jakieś się tutaj znajdą. Z tego co widzę, musimy jednak udać się do kryjówki, więc... Na dzień dobry sprawdźmy tutaj te okolice, niczego nie ma, więc wejdziemy sobie do góry. No miejmy nadzieję. Dobra, tutaj jest jakiś pokój otwarty. Ale niczego w nim nie znajdziemy. No dobra, to wychodzi na to, że jedynie gdzie możemy się udać, to po prostu do kryjówki. Otwieraj pan. Pięknie. O, there you are, Mr. Rinty. Dr. Blackwell is waiting for you in the suite. Wiedziałem, że w końcu coś tu będzie leżeć. Mamy dość dolców na nowe ulepszenie? 3000. W sumie mamy, no. To dopiero na 8 poziomie będzie jakieś ulepszonko. No tu wolałbym strzelbami obrażenia zwiększone o 20%. Poza tym z drugiej strony po 5000 mamy te ulepszenia, tu jedynie 3000. Rewolwer posiada magazynek nie mieszczący jeden nabój więcej. Nie, na razie będę sobie zbierał. Bo się tak przez chwilę zastanawiałem, ale nie, nie, nie. Akt założenia O Jezus, serio? Akt założenia palcówki w Calico? Palcówki? Powinno być placówki. Ktoś tu fajną walnął gafę. Bulletin wewnętrzny RI. Rok 1873. Zamykamy utworzeniem kolejnej placówki RI. Miasto Calico w stanie Colorado dołącza do naszych szeregów jako szósta komórka w regionie Mountain West. Nowo założona placówka załata dużą dziurę w strukturze bezpieczeństwa Instytutu. Mamy nadzieję, że mimo swoich niewielkich rozmiarów do końca przyszłego kwartału będzie samowystarczalna. Dyrektor William Laurentier wyznaczył dr Emilię Blackwell na kierownika placówki. A nie palcówki, tak jak u góry. No cóż. Dobra, mamy się udać tutaj. Nim to jednak uczynimy, to oczywiście najpierw sobie tutaj... Właśnie pozbieramy. CV Emily. Emilia F. Blackwell urodzona 1831. W 1879 uzyskała dyplom lekarski Wyższa Szkoła Medyczna dla Kobiet w Pensylwanii. Członkini RI od 81 roku, przeniesiona do Calico w 83. Posadę w pałacu zawdzięcza swojemu wykształceniu medycznemu oraz biegłości w dziedzinie botaniki. W krótkim czasie zasiliła zespół badający niezwykłe właściwości lecznicze roślin. Uczestniczyła w badaniach nad Orchid de la Vira, znalezioną w pobliżu Lake Maurepas, która miałaby stanowić potencjalne antidotum. Lider zespołu badawczego Eric Brooks poprosił Williama Rentiera o przeniesienie Emily do Calico. Powodem miały być jej problemy z pracą zespołową oraz fakt, że znacznie efektywniej wykonuje pracę w pojedynkę. Ten stary sprukwiały gość to raczej nie powinien tutaj w ogóle wcinać swojego nosa. Dobra. Chyba możemy już spokojnie sobie tutaj porozmawiać z tymi, z którymi mamy.
publicity a scare. This is just one battle in an ongoing war with an immortal enemy. That immortal enemy lost their sanctuary. I assume you heard about that fire in the sawmill. Anybody ever heard of a colossal monster with a forest growing on its back? Because I got some samples. Mine. It's a Mi'kmaq. In Huron Indian folklore, it's some kind of minor deity. It was covered head to toe in those damn leeches. That means we found yet another blood factory set up by Debano and Felicity. That would explain why they attacked Baxter. They were protecting their source, the ancient blood they used to transform their familiars. Bad news is this Mi'kmaq thing was supplying their war for quite some time now, allowing those foul bloods to spread all over the country. The good news is, it won't do it anymore. Help! Dr. Blackwell, somebody! Okay. Mr. Rentigan, it's about your father! Hurry! Mr. Jesse! Shouts, sir. What's going on in the... Stand down, Davis. Step aside. Even if he doesn't kill us in our sleep, that link in his head will lead the Ticks right to us. Then let them come. Killing Ticks is what the Rentier Institute does. You listen to yourself? This isn't about your birthright. This is what happens when we run a government agency like a goddamn monarchy. All our protocols go out the window as soon as Daddy Dearest. Keep talking to me about the rules, you bureaucratic shrew. Please, we're all on the same team, remember? Only when it suits him. How about finally telling me where Edgar went? He's in Maurepaw, searching for the plant to make the regen compound. The regen compound? Now you're wasting what little resources we have left chasing a fairy tale? Listen, Mr. Gravener's an experienced agent. If he didn't have faith in his mission, he wouldn't bother. We are at war, Doctor. Who else is worth saving if not the leader of the Institute? And in the long run, it could help everybody if the thing by some miracle actually works. You have until tomorrow morning. In the meantime, your father will be restrained and placed under round-the-clock supervision. Fine. I'm gonna get Edgar's ass out of those swamps. And if I get back with that plant and I still see that shotgun in your hand, you better damn well prove you know how to use it. Ostro. Pharmakon. You picked a strange time to assert yourself, Virgil. Why'd you back Jesse's quest for this ridiculous compound? Just because the scientists at the manor didn't find anything doesn't mean there isn't something there. I mean, did they ever let you take a look? No. We have a habit at Calico of making the impossible happen, Doctor. I fixed Mr. Jesse's gauntlet, made it better even. Scott found the best lead we have with those leeches. If anyone can make that compound work, it's you. Oh. Bardzo dziwne. Te bagna. Those are Edgar's. Must have found that plant here. Co to za wywiasy? This way. Christ, wish I had a map of this place.
No, przewalone, że ludzie pływają w łódkach po takiej wodzie. No niech będzie. Nie, chyba się nie da. To wygląda już nieciekawie akurat. Poszło całkiem łatwo. Ukrzyżowali sobie kogoś. More money. It's raining money. Masz dość dolców na ulepszenie. A, akurat tego nie potrzebuję, bo mamy wystarczającą ilość. Miejmy nadzieję, że Edgar żyje. This damn crossbow. I'm sure Edgar wouldn't mind if I took advantage of this little beauty. Kusza rentierów. Egzotyczna broń snajperska, stylowa, jednak przez wielu agentów uznana za archaiczną. Nie popełni tego samego błędu. Kusza rentierów została zaprojektowana nie tylko, by oddawać pojedyncze strzały. Posiada także mechanizm obrotowy, dzięki czemu jest w stanie wypuszczać z siebie serię równe precyzyjnych pocisków. Aby zmienić swoją przypisaną broń długodystansową na kuszę, wciśnij jeden. Całkiem fajna nawet, ale nie wiem, czy chcę z tego strzelać akurat. Dobra, tamtędy przyszedłem i niczego więcej nie ma. Lecimy dalej. Thank you.
Też nic wielkiego. Na razie przyjemnie i na spokojnie. Zobaczymy jak długo. W dalszym ciągu nie muszę tego zbierać. This whole place smells like death. I'll take that. On the money, Jesus. Who the hell would want to set up camp here? Oho. Kolejne. Szkoda, że nie da się stąd w nich strzelać. Żadnych listów tu nie ma na tym, na tych bagnach. Kolejnego lootboxa, ale tam pewnie się po drodze dostaniemy. Kolejne jakieś dziwne tutaj budowle, znaczy budowle, w sumie pomniki. Oho, tędy. Nie, tędy to ja przylazłem. No, dokładnie. Jakiś kult czy coś? Blood everywhere in one big ass spider web. I hate spiders. No, nie ty jeden. Szkoda, że nie można ich spalić. Na razie cisza i spokój. Ciekawe, czy pojawi się tutaj jakiś pajęczy wampir. Nie zdziwiłbym się w sumie. Twisted and covered with thorns. It grows only in the marshlands. They're teeth marks. Oh, it's sucked dry. Why? Some desperate soul looking for a cure? It's of no use to me now. That eight-legged freak was hunting him down. Dobra, tam nie przejdę. Guess this is that giant arachnid's lair. He's not wrapped up like a mummy in a web. Guess he got away. Okay. Burn, you bastards!
Dawaj go. Jest jakiś duży pająk, ale to akurat nie ten, z którym walczyliśmy. To w ogóle nie wiadomo, co to było. Dobra, wiedza. Tutaj go mamy. Chociaż nie, miał pająka na plecach faktycznie, no. Centrapa. Centrapowie zostali zaprojektowani przez Sanquis już jako tropiciele. Niewiele wiadomo na temat ich biologii, ponieważ do tej pory nie udało się złapać i poddać sekcji żywego osobnika. Teoria mówi, że jest to wynik symbiotycznej relacji zwierzęcia i pajęczaka. Jedno jest pewne. Satrapowie nie zjadają zdobyczy, ale raczej schwytają ją, by dostarczyć zleceniodawcy. Okej. Okay. Dobra, mamy też jakieś tutaj zaletki. Strzał w dyszkę, trafienie w punkt, ma 15% szans, ok. To nas nie interesuje z tego punktu tutaj za bardzo. Przytrzymaj kół plus skupienia. Myślę, że to będzie przydatne, żeby sobie przyciągać te wszystkie rzeczy z promieniu 20 metrów. Przynajmniej nie będę musiał wtedy do kulek ze zdrowiem latać. Alright, let's stick to the facts. Bloom researched vampiric legends, a lot of myths and hoo-ha about some sort of plant. One that could allegedly reverse the process of the change. It's considered an affront to the purity of the royal blood. Ominous. But can it work? From a biological point of view? Now and then, some of those legends contain a grain of truth. An endemic species like this may have peculiar properties. If researched properly, some cell mutations, I don't know. Imagine how many people we could save if you made it work. Look, I'm not a miracle worker, Virgil, but I'll give it my best shot. Okay, Farmakon. Część druga. Na pewno wszystko pozbierałem. O. Almost got killed to keep that plant safe, but kept on going. That's true grit. Oj, Edgar ucierpiał konkretnie, widzę. Thank you.
Serio, nie mogę przyciągnąć? To było bliziuteńko, żebym zginął. Ale żyję i mam się dobrze. To ostrze pomoże ci żyć swoim przeznaczeniem i zakończyć przeznaczenia naszych wrogów. Pomyślności, William. Mam złe przeczucia. Uważaj na trujące opary. Przechodź po drypujących platformach, by dostać się na drugą stronę. Tutaj tędy przylazłem, okej. Tam jeszcze mamy złoto. Aż się roi od złota. Dobra, tutaj pusto. Tam też, więc no, wychodzi na to, że musimy przejść tędy. Tędy nie przejdę. Tego raczej też nie zrzucę łańcucha. Dobra, tam nie przeskoczymy. Tu się nic nie podświetla. No to biegniemy.
Nie zauważyłem tego wcześniej. Dobre miejsce na założenie tyrolki za pomocą kuszy rentierów, jednak by to wykonać, musisz najpierw znaleźć sznur. Aha. Jest lootboxik. Finders keepers. Alina chyba była tam, gdzie wykrzyknik. Otóż to. Użyj kuszy rentierów w miejscu na tyrolkę, by stworzyć przejście. A, tam. No i fajnie. Kolejny jakiś obóz, albo raczej pozostałości. Świetnie. To jedyne co mamy to wzmocnienie, które może się przydać. Bo nie wiadomo co tam czyha po drugiej stronie. Kroki i ślady prowadzą tutaj. Niczego nie mamy. More footprints. They lead to that church over there. Okej.
Misklik. Miało być C. Nie wiem, czemu nie mogę przyciągać, no. Możesz w dowolnej chwili wyświetlić bieżące zadanie, przytrzymując escape. No, musimy dotrzeć do kościoła. Ziomuś, to by wystarczyło po prostu przeskoczyć. Dobra. No, proszę tędy. No i dobra, zapukamy do bram kościoła, zobaczymy, czy Edgar tam być może przesiaduje. Money. Did he suddenly get some religion? Oh. Say I trust you, Edgar. Take that.
ślepy zaułek. Edgar, I'm starting to doubt my abilities. Ash and blood. No i dobra, przechodzimy. O. Gates. I have a bad feeling about this. No nie tylko ty wiesz. Looks like there's only one way out of here. Musimy dotrzeć do bramy. Najpierw sobie zbierzemy, co mamy do zebrania. No i dobra, myślę, że możemy otwierać te wrota. Mamy jakiś przedmiocik, z tego co widzę. Najpierw jednak musimy sobie jakoś tu... po prostu zejść. O Jezu. Jest. There we go. Okej. Nie bardzo wiem, po co mi te małe mogą być potrzebne. Chyba już wiem. One mają za zadanie przeszkadzać. Okej. Nie. Dobra. I nie przeskoczę, tak? Dobra, bo to musi być tam. Co to było? God, it's heavy.
work now. Over here! Dobra. Mamy to. Pięknie. I co to za nowa zaleta? Uzależnienie od adrenaliny. Przy próbie wygenerowania kapsuły żywotności w zamian generowana jest kapsuła energii. To akurat mi nie jest potrzebne. To już to, że wybuchają, ok. No to chyba właśnie, nie wiem, które to było teraz. To akurat tutaj już mam zebrane. Odroczenie śmierci, nadludzka żywotność, eksploza kurialmatni, strzał w dyszkę, wybuchowe wrażenie. Nie wiem, gdzie to jest. To coś tam było, chyba adrenalina czy coś takiego. No dobra, mniejsza z tym. Edgar, just behind you. Okay. Jezu, końcówką dostałem, no. Thank you.
Nie chcę mi się z wami pieprzyć. Thanks for the hand, but I had it under control. Can tell. I found the plan. The locals call it La Orquídea de la Vida or something foreign like that. We get this back to Calico, squeeze it out, and maybe we have ourselves a way to turn this around. I'm sorry I got you into this. Yeah. Getting your ass out of the fire has kind of become a habit. Edgar, you can't keep doing this forever. When those ticks attack the manor, what did your father do? Run? Nah. He kept on squeezing the trigger. That's what he did. People like us don't retire, Jesse. Even if you're lucky enough to live long enough, you'll soon realize there's nothing waiting for you. There is no normal for people like me or your father. And I was naive to think there might be some normal for you. Anyway, now that just about everyone else in the Institute is dead, I figure you and your daddy are gonna need all the help you can get to build things back up again. Well, first you give me those pretty flowers, then you get all emotional on me. Edgar, you ain't gonna try to kiss me now, are you? You little shit. No i wracamy do Calico z roślinką, która ma rzekomo tutaj odwrócić losy. Backstabbing witch, you ratted us out! Dr. Blackwell, I know we've had our differences, but this... For your information, I had nothing to do with Mr. Harrow's sudden appearance on our doorstep. But thank you for confirming how little faith you have in me. Now, I don't presume to know how things work for you, gentlemen. But I can assure you that Calico wasn't built on broken words and betrayed confidences. Women in my position don't have that privilege. Now, I assume you have the plant? We do. Good. And there are clean syringes and alcohol swabs in the lab. 5 minutes is all we need. No i oczywiście po powrocie tutaj w kolejnym odcinku dołączymy do Edgara w celi Williama. No i pewnie wyruszymy na kolejną misję. Tymczasem dzięki za uwagę. Do zobaczyska.